Ministerstwo Zdrowia podało nowe na temat ofiar koronawirusa w Polsce. Pojawiły się kolejne przypadki śmiertelne. Epidemia jedno z województw dotknęła szczególnie. Przekazano o kolejnych ofiarach śmiertelnych. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 10 kolejnych przypadków zgonów, których przyczyną była choroba COVID-19. Wśród odnotowanych nowych zakażeń, których jest ponad 200, najwięcej jest osób z Warszawy. Na oficjalnym koncie Ministerstwa Zdrowia na Twitterze pojawiły się najnowsze o śmiertelnych ofiarach koronawirusa oraz nowych zarażeniach. Potwierdzono 234 nowe przypadki zakażeń oraz 10 zgonów. Chociaż epidemia rozprzestrzenia się w całej Polsce, niektóre województwa zostały szczególnie dotknięte przez wirus SARS-CoV-2. Wśród zmarłych większość była już w zaawansowanym wieku. Najnowsze o ofiarach koronawirusa w Polsce podane przez Ministerstwo Zdrowia donoszą o 234 nowych przypadkach koronawirusa w naszym kraju. Najwięcej nowych zarażonych pojawiło się w województwie mazowieckim, gdzie odnotowano 110 zainfekowanych osób. W innych województwach sytuacja wygląda na dziś trochę lepiej. W województwie łódzkim potwierdzono 32 przypadki, w śląskim 28. Najmniej natomiast pojawiło się w województwie lubelskim, jedynie 2. Niestety opublikowane dotyczą również ofiar śmiertelnych. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia z przykrością potwierdziło 10 przypadków zgonów z powodu koronawirusa. Połowa zmarłych osób przebywała w Warszawie. Byli to dwaj mężczyźni w wieku 88 i 58 lat oraz trzy kobiety w wieku 63, 69 i 73 lat. Walkę z chorobą przegrali także dwóch mężczyzn i kobieta w Bolesławcu oraz 78-letni mieszkaniec Grudziądza i mieszkanka Kędzierzyna Koźla. Jak podają Ministerstwa Zdrowia, w Polsce obecnie zarażonych jest 5575 osób. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi już 174 przypadki. Najbardziej dotknięta epidemią pozostaje województwo mazowieckie. Twitter /MZ_gov_pl